Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska, a Ty słuchasz podcastu To się opłaca. To już 42 odcinek, a będzie w nim mowa o tym, na co uważać szukając pracy zdalnej. Często trafiam w sieci na stwierdzenie, że nie da się zarobić w domu, że praca w domu to jest jakaś lipa i zawsze się trochę z tego śmieję, bo ja już zarabiam w domu od 9 lat z hakiem, mój mąż od ponad 4. Prowadzimy razem firmę i tak naprawdę jesteśmy najlepszym przykładem na to, że można pracować w domu, można zarabiać zdalnie. Zresztą mam też wielu znajomych, którzy yy, pracują w domu i to są tacy znajomi zarówno internetowi, jak i znajomi tacy całkiem realni, których znam wcześniej, zanim zaczęli zarabiać właśnie w domu. Także z pewnością się da, chociaż na początku szukając pracy zdalnej możemy trafić na wiele dziwnych i takich trochę podejrzanych ofert, dlatego dzisiaj opowiem o tym, na co uważać, jeżeli szuka się pracy zdalnej, ale także jak się zabezpieczyć, żeby nie zostać oszukanym przez nieuczciwych klientów. Zapraszam do posłuchania tego odcinka. A jeżeli znasz kogoś, kto chciałby pracować w domu, ale ma pecha do szukania takiej pracy, proszę poleć mu ten odcinek podcastu. Można go znaleźć nie tylko w podcastach, ale także na YouTubie, na moim kanale, który nazywa się Tak jak ja, czyli po prostu Agnieszka Skupieńska. No i właśnie na kanale najłatwiej jest znaleźć filmik z tym odcinkiem podcastu, pobrać link i przesłać znajomemu. A teraz już jedziemy z tematem: na co uważać szukając pracy zdalnej. Po pierwsze, nie szukaj po haśle praca w domu. Kiedy szukamy po haśle praca w domu, to tak naprawdę nie możemy znaleźć niczego konkretnego, dlatego że ktoś, kto szuka wykonawców, ktoś, kto chce zlecić jakąś pracę, którą my moglibyśmy wykonać w domu, on raczej nie zawrze w ogłoszeniu takiego e, stwierdzenia, że to jest praca w domu. On będzie szukał jakiegoś konkretnego specjalisty. Na przykład będzie szukał copywritera, będzie szukał specjalisty od WordPressa, będzie szukał wirtualnej asystentki, będzie szukał wirtualnego menedżera projektów. To też jest ktoś, kto może pracować w domu. No ale raczej nie będzie szukał po haśle praca w domu. No, to znaczy nie będzie takiego e, w ogłoszeniu informacji, że jest to praca w domu e, czy praca zdalna. Dlatego raczej, jeżeli szukasz pracy w domu, to szukaj właśnie jakichś konkretnych ogłoszeń po konkretnych kompetencjach, po konkretnych zleceniach, to znaczy konkretnej pracy do wykonania, czyli właśnie szukaj ogłoszeń, w których ktoś zleci postawienie strony internetowej dla firmy, zleci napisanie tekstów, zleci przygotowanie logo itd., a nie zlecę pracę w domu, bo tak raczej będzie ci trudno cokolwiek znaleźć. Druga sprawa. Nie płać nikomu żadnych pieniędzy. Były kiedyś takie ogłoszenia, to znaczy raczej były to ogłoszenia w prasie, a mało ich widziałam w internecie, ale no, nie niewykluczone, że i takie się znajdą, w których ktoś obiecywał, że zapewni ci pracę w domu, pracę, to się jeszcze nazywało chałupniczą w ogłoszeniach takich prasowych. I będzie to na przykład składanie długopisów. Ja wiem, że jeszcze po składaniu długopisów całkiem dużo osób w tej chwili szuka pracy w domu. No ale nie, nie wiesz w to, że składanie długopisów to jest coś, co, na czym można w domu zarobić. No więc wracając do tematu, były takie ogłoszenia, w których ktoś szukał osoby do na przykład składania długopisów albo składania jakiejś biżuterii, ale mówił Ci mówił w tym ogłoszeniu, że musisz mu wysłać jakieś pieniądze, i wtedy on wyśle Ci taki powiedzmy zestaw startowy, w którym, z którym możesz zacząć robić to, co, co, co masz do zrobienia. Czyli wysyłasz mu pieniądze, jakąś kwotę, a on za to ci wysyła pierwszą paczkę biżuterii, którą ty masz złożyć, i za to dostaniesz wynagrodzenie. Nie wiesz to, nigdy nie płaci nikomu żadnych pieniędzy. Takie ogłoszenia to było naciąganie. Było o tym kiedyś, dawno, dawno temu bardzo głośno. Że właśnie w ten sposób zostały, zostały, zostały one ciągnięte, bardzo wiele osób po prostu wysyłali pieniądze i nigdy nie otrzymywali oczywiście żadnej paczki startowej. Nie płać nikomu żadnych pieniędzy, jeżeli szukasz pracy w domu, to ktoś ma zapłacić tobie za pracę, a nie ty masz komuś zapłacić za otrzymanie tej pracy. Oczywiście wyjątkiem jest, jeżeli zapisujesz się na jakiś kurs online albo kupujesz jakąś książkę dotyczącą pracy czy kompetencji zawodowych. No to wiadomo, że kupujesz jakiś produkt i ten produkt otrzymujesz. Także zasada druga, nie płacimy nikomu żadnych pieniędzy, a jest, jest jeszcze jeden wyjątek od tej zasady, jeżeli trafisz na serwis z ogłoszeniami, w którym trzeba zapłacić za przeglądanie ogłoszeń. No to tutaj można się zastanowić, bo to nie płacimy Konkretnej firmie, która nam obiecuje jakąś pracę, tylko płacimy serwisowi ogłoszeniowemu za jakiś tam lepszy dostęp, czyli na przykład. Za, chociaż to zwykle jest tak, że płaci się za umieszczenie ogłoszenia, a nie za odczytanie tego ogłoszenia. No ale uczulam, że i takie, takie rzeczy może się, mogą się trafić. W każdym razie ja raczej radzę nie płacić i, i też sama wiem, że udawało mi się znajdywać pracę nie płacąc za nic. Ani za ogłoszenia, ani za odczytanie ogłoszeń, ani za jakieś takie dziwne serwisy ogłoszeniowe. Także nie płacimy. Zasada druga. Zasada trzecia. Wystrzegaj się takich ogłoszeń niekonkretnych, w których nie jest napisane o co chodzi. Często się zdarza, że e, widzę takie ogłoszenia, szczególnie na grupach Facebookowych, typu na przykład e, dam pracę trzem osobom, kontakt na PRIF na przykład, takie ogłoszenie. I nie jest napisane, co to jest za praca, o co chodzi. Tylko, że praca w domu możesz zarobić, poszukuję kobiet do mojego zespołu, poszukuję trzech nowych osób, ambitnych, które chcą pracować na swoim, które chcą e, pracować tam, gdzie chcą i tak dalej. I powiem ci tak, nikt poważny nie szuka pracownika w ten sposób, że nie daje w ogłoszeniu informacji o co chodzi. Jeżeli ja szukam pracownika, szukam kogoś, kto ma mi pomóc w moim biznesie, to jak chcę go znaleźć jak najszybciej, więc zależy mi na tym, żeby możliwie najwięcej informacji dać w ogłoszeniu, żeby ten ktoś, kto się do mnie zgłosił, Pasował do tego, czego ja potrzebuję. Więc jeżeli szukam grafika, to mówię o co mi chodzi. Mówię, do jakich projektów ja potrzebuję tego grafika. Jeżeli szukam kogoś do tekstów, to też mówię, jakie teksty będą do napisania. Czy to będą proste teksty, czy to będą z jakiejś branży konkretnej, czy ktoś musi mieć wiedzę. I absolutnie nigdy nie szukałabym kogoś do y, pomocy w mojej firmie, do pracy zdalnej, w ten sposób, że napisałabym ogłoszenie, szukam trzech osób do mojego zespołu i nie tłumaczyła y, y, o co chodzi. Bo to jest kompletnie ogromna strata czasu i nikt poważnie, kto poważnie podchodzi do, do, do pracy, kto ma jakieś pojęcie, nie szuka ludzi w ten sposób, bo to jest po prostu, to się nie opłaca, to jest strata czasu, to jest bez sensu. Więc ty też z drugiej strony nie odpowiadaj na takie ogłoszenia, bo to jest raczej prawdopodobne, że no, nie znajdziesz w ten sposób sensownej pracy, a już na pewno nie znajdziesz sensownego klienta, który no, ma jakieś pojęcie o prowadzeniu filmu czy o czymkolwiek. Więc wystrzegamy się niekonkretnych ogłoszeń, takich, w których nie jest napisane o co chodzi i w których ty musisz się dopiero dowiadywać, co to jest za praca i na czym ona polega. No bo po prostu szkoda na takie coś czasu Po czwarte, są takie hasła I jest ich bardzo dużo Pojawiają się w różnych ogłoszeniach o pracy w domu Które to hasła najlepiej omijać szerokim łukiem Już Ci mówię o co chodzi Znajdziesz takie ogłoszenia na wielu grupach facebookowych I w tych grupach często pojawia się Na przykład zdjęcie banknotów Przeważnie setek albo dwóch setek Rozłożonych w taką harmonijkę I jest ich bardzo dużo No i takie ogłoszenia Jest to praca całkowicie legalna Nic nie inwestujesz Brak wkładu własnego Pracujesz zaledwie godzinę dziennie, albo godzinę tygodniowo. I tu jest często podkreślany taki bardzo krótki czas pracy. E, następne zdanie. Zarobisz 500 zł, 1000 zł, 3000 zł w tydzień. Zawsze są podane jakieś konkretne kwoty i to są, są zawsze takie dosyć okrągłe kwoty. I często są to dosyć duże kwoty, czyli na przykład 3000 w tydzień. Następne zdanie: natychmiastowe wypłaty albo wypłata raz dziennie, albo wypłata kilka razy dziennie. Takie obietnice się pojawiają. Następne: wystarczy mieć 18 lat i konto bankowe. Następne: jeżeli jesteś zainteresowany, napisz na priv, to już o czym mówiłam. I, i takie, takie sformułowania pojawiają się w tych ogłoszeniach od osób szukających niby współpracowników do pracy zdalnej. I teraz dlaczego ja mówię, żeby je omijać szerokim łukiem? Wszystkie ogłoszenia, w których są te wszystkie wymienione hasła, czyli legalna praca, nic nie inwestujesz, e, pracujesz godzinę dziennie i zarabiasz 3 Zastanów się, które z tych zdań widziałeś w zwykłej ofercie pracy, w takiej ofercie pracy, gdzie, którą szukasz na pracuj.pl albo na infopraca. Czy ktoś w tych ogłoszeniach e, w, o pracy wspomina, że praca jest legalna? Czy ktoś wymaga od ciebie inwestycji kiedykolwiek, jeżeli szukasz pracy normalnej, pracy etatowej, czy ktoś w ogóle wpadłby na pomysł, żeby ci mówić, że nie musisz podejmować inwestycji? No nie no, bo jak szukasz pracy, to jest oczywiste, że nie inwestujesz, tak? Czy ktoś podkreśla w zwykłych ogłoszeniach o pracę, że możesz pracować zaledwie godzinę dziennie, albo czy kiedykolwiek widziałeś, żeby były jakieś takie duże kwoty podane, które można zarobić bez żadnego wysiłku w ciągu dnia albo w ciągu tygodnia? I tak dalej, i tak dalej. Nigdy też nie spotykamy się z tym, żeby w normalnej pracy ktoś obiecywał Ci wypłatę raz dziennie albo raz w tygodniu. No, są jakieś oczywiście wyjątki, na przykład jeżeli roznosisz ulotki, no to czasami się zdarza, że faktycznie raz dziennie za roznoszenie tych ulotek się płaci, chociaż, a może i coś się zmieniło, bo w sumie. Też nie miałam do czynienia bardzo, bardzo dawno z, 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 z tym takim, powiem, że tak powiem, rynkiem. W każdym razie tak samo warunek ukończenia 18 lat, czy raczej w ogłoszeniach o pracy na pracuj.pl też nie ma takiego warunku. Nikt nie pisze, że musisz mieć tylko skończone 18 lat i konto bankowe. No i oczywiście te zdjęcia banknotów, no to też... No, no to, co to ma być, nie? No, jakby to ma przykuć wzrok, ale to jest takie dosyć charakterystyczne, że wszystkie te takie, no nie bójmy się tego stwierdzenia, lipne ogłoszenia i ogłoszenia o lipnej pracy, właśnie zawierają jakieś zdjęcia banknotów, najczęściej przy komputerze. No, i jeszcze ten kontakt na priv, o czym już wspomniałam, to jest też trochę niepoważne. I teraz, dlaczego to, ja mówię, że to są takie lipne oferty, i dlaczego radzę uważać na te ogłoszenia? Dlatego, że to są takie ogłoszenia, które trochę psują sławę pracy dodatkowej, i psują no, sławę, jeżeli można tak powiedzieć, pracy zdalnej w ogóle. To znaczy, ktoś, kto kilka razy trafi na takie oferty, i faktycznie nawiąże ten kontakt i się dowie, co to za praca i o co tu chodzi, i spróbuje w ten sposób popracować, no to się przekona, że to jest tak, albo w piramidy finansowe, w których trzeba coś wpłacić, jeżeli nie będzie tam tego zaznaczenia, że nie musisz inwestycji żadnych podejmować, więc albo piramidy finansowe, albo marketing tak tzw. MLM, czyli marketing sieciowy, marketing wielopoziomowy, który w skrócie mówiąc polega na tym, że wstępujesz do jakiejś sieci, ty coś na przykład sprzedajesz jakieś kosmetyki, ale musisz też wciągać kolejne osoby, które będą w tej twojej sieci i będą też sprzedawały te kosmetyki, bo ty dzięki temu zarabiasz prowizję. Dzięki temu, że oni sprzedają, to od każdego ich zakupu masz prowizję. Jeżeli oni, e, czasami jeszcze nawet jest kolejny poziom, jeżeli oni kogoś wprowadzą, to jeszcze masz od prowizję od tego zakupu tego drugiego poziomu, i tak dalej, i tak dalej. Budujesz sobie taką całą sieć kontaktów i sieć e, tych sprzedawców, którzy coś tam sprzedają i dla ciebie zarabiają prowizję. Nie mówię, że to jest zła praca, znam osoby, które w ten sposób pracują i sobie to chwalą i jest ok, tylko że y, chodzi mi o to, że to nie jest nigdy powiedziane w ogłoszeniu. Jeżeli to by było powiedziane w ogłoszeniu szczerze, że ta praca polega na tym, że się zbudujesz sieć kontaktów, sprzedajesz produkt... I dzięki temu zarabiasz. Spoko, okej, okay, ja nie mam nic do tego. Można sobie tak pracować i można w ten sposób zarabiać na życie, ale no, no nie, to, to, musi być, to musi być powiedziane, to musi być yy, takie otwarcie powiedziane, musi być to jasne w ogłoszeniu, a nie tutaj jakieś zamydlanie oczu, że pracujesz godzinę dziennie i zarabiasz trzy yy, tysiące. Dlatego właśnie mówię, że jeżeli ktoś, kto na, trafi na takie oferty y, kilka razy i, i będzie szukał pracy przez internet i trafi tylko na to, no to się pewnie zniechęci. A jest jeszcze trzecia rzecz, bo powiedziałam, że to są piramidy finansowe, systemy takie, właśnie MLM, czyli marketing sieciowy. A jest jeszcze taki trzeci układ. Y, zdarza się, że, że piszą do mnie czytelnicy, że ktoś. Właśnie oferując taką pracę, do, pracę dodatkową czy pracę zdalną, kazał im założyć kilka kont w bankach. I po co im te konta w bankach? No już ci wyjaśniam, o co, ci, o, o co tutaj chodzi, i też wyjaśniam to czytelnikom, żeby tych kont w bankach raczej nie zakładać. Chodzi tu o to, że ktoś. Jest w programie partnerskim banku czy wielu banków i szuka osób, które założą konta w tych bankach, czy założą karty kredytowe, i za każdą taką założoną kartę kredytową, czy za każde założone konto, ten ktoś dostaje prowizję. I teraz być może nawet jest tak, że jeżeli ta osoba, która założyła te konta w bankach, sama znajdzie następne osoby, które założą konta w tych bankach, no to ona też będzie jeszcze dostawała prowizję. I to właściwie na tym polega. Nie jest to żadna praca, nie jest to coś, na czym e, można by e, budować jakąś e, swoją działalność przez wiele lat. Jeżeli marzysz o tym, żeby się e, utrzymać z pracy w domu właśnie przez lata, jeżeli myślisz o prowadzeniu własnej działalności, no to zapewniam, że to nie jest dobry sposób na pracę, dlatego że też te, te banki zmieniają oferty, raz jest taka oferta, raz jest inna, raz jest prowizja, potem jej nie ma, potem raz te prowizje są akceptowane, czasami są nieakceptowane, więc absolutnie nie jest to sposób na biznes i nie można na tym opierać swojej działalności, bo, bo to jest po prostu nic pewnego, więc jeżeli trafisz na takie ogłoszenie, w którym wymagane jest od ciebie zakładanie kont bankowych, no to też uważaj na to, że to i weź pod uwagę, że nie jest to praca w domu, tylko właśnie taka, powiedzmy, zajęcie polegające na zakładaniu kont. No i wracamy do tego, na co uważać szukając pracy w domu. Jeszcze kilka punktów nam zostało. Punkt piąty, to są zlecenia na wczoraj, czyli jeżeli już znajdziesz faktycznie zlecenie, a nie jakieś takie dziwne, lipne oferty, zlecenie na przykład na napisanie tekstów, czy na zrobienie logo, czy na zrobienie czegokolwiek innego. I ono jest na wczoraj, czyli ktoś potrzebuje tego dzisiaj wieczorem albo jutro, no to raczej uważam takie zlecenia. Ja miałam takie przypadki, jeżeli miałam, że ktoś mi nie zapłacił, to właśnie ktoś, kto chciał zlecenia na wczoraj, dlatego po dwóch razach, kiedy nie dostałem pieniędzy za zlecenie, przestałam brać takie zlecenia. Oczywiście tylko, jeżeli jest to klient, stały klient, z którym mam jakąś tam dłuższą umowę albo albo wiem, że to jest ktoś wypłacalny, no to czasami mi się zdarzało brać takie zlecenia na wczoraj, bo dlaczego mam komuś nie pomóc. No i oczywiście, jeżeli ktoś ci zapłaci z góry, to no to też nie ma problemu, ale no, raczej no, jaki jest powód tego, że ktoś chce mieć logo na przykład na już albo no nie wiem, teksty, no, no też poważny człowiek tak nie podchodzi do tematu i rozumie, że nie wszystko można mieć od ręki, że logo wymaga pracy, tekst wymaga pracy i to nie jest coś, co dzisiaj zamówić dzisiaj będę miała. Także uważaj zlecenia na, na zlecenia na wczoraj, bo to też mogą być jacyś naciągacze i oszuści. Punkt, punkt szósty. Uważaj na tych, którzy piszą z prywatnej skrzynki mailowej, czyli ze skrzynki na Gmailu, na WP, na Onecie itd., a już najbardziej na tych, którzy proszą o kontakt na Priv, na Facebooku. Oczywiście no to też nie jest tak, że trzeba mieć maila na własnej domenie, ale jest mniejsza szansa, że oszuka cię ktoś, kto pisze z domeny firmowej, niż ktoś, kto pisze z domeny na Onecie. To po prostu tak z mojego doświadczenia wynika, że raczej jeżeli ktoś ma firmę i pisze z domeny firmowej, no to to jest ktoś, kto trochę poważnie podchodzi do tematu. Taka moja dosyć obiektywna wskazówka, no ale uważaj na tych, którzy piszą właśnie z prywatnej skrzynki mailowej. Siódmy punkt. Nie bierz zleceń od ludzi, którzy w ogóle nie podpisują się imieniem i nazwiskiem. I to jest zadziwiające, że nawet w korespondencji mailowej, w której teoretycznie dobija się interesu, bo y, przecież taki, na, na ten to polega, dobijamy interesu zatrudniając kogoś albo zlecając mu coś, y, albo jeżeli nawet chociaż pytam o ofertę, zadziwiające jak wielu osób się nie podpisuje imieniem i nazwiskiem, niektórzy się w ogóle nie podpisują, niektórzy podpisują się inicjałem i z takimi osobami y, raczej nie współpracuję albo zanim w, zacznę współpracę pytam po prostu, ale jak się pan nazywa, bo nie podpisał się pan w mailu. No, i miałam też takiego klienta, który faktycznie nie podpisał się w mailu nawet imieniem, ani nie podpisał się absolutnie niczym. No, ale potem dobrze nam się współpracowało, bo faktycznie dopytałam o te jego dane, kim on jest, sprawdziłam sobie w jakiś sposób, że okej, okay, dobra, mogę z nim współpracować i jakieś tam ta współpraca trwała, nawet nie wiem czy nie, za dwa lata. Także warto to pytać zamiast zrezygnować, ale trzeba na to uważać, żebyśmy wiedzieli w ogóle z kim współpracujemy. Punkt numer 8: Sprawdzaj firmę, dla której masz pracować. Jeżeli nie chodzi o zlecenie takie pojedyncze, ale o dłuższą współpracę, zresztą nawet o zlecenie, najlepiej spotkać się osobiście, najlepiej podpisać umowę, porozmawiać o szczegółach. Nie zawsze możemy się spotkać osobiście, nie zawsze też chcemy spotykać się osobiście, no ale dobrze jest tę firmę, z którą będziemy współpracować, zawsze sprawdzić. Najpierw szukamy w Google informacji o tej firmie, bo to jest najłatwiejsze. Czasami trafimy na jakieś takie serwisy, które. Mogą nam powiedzieć, że ta firma jest nieuczciwa. Na przykład, Praca do Kitu jest taki serwis, który piętnuje takich nieuczciwych pracodawców albo kiepskich pracodawców. Czasami na jakichś forach internetowych trafimy też na takie informacje o pracodawcach, więc możemy się dowiedzieć, że no, ta firma jest nie do końca w porządku. Ale zawsze możemy też sprawdzić w rejestrach działalności gospodarczej, możemy sprawdzić po numerze NIP, czy ta firma jest zarejestrowana, czy nie jest zawieszona, czy istnieje. Kto ją prowadzi, i tak dalej, tak dalej. Sporo tych danych możemy w, o kliencie przyszłym z internetu wyciągnąć, więc zawsze warto to robić. Następny punkt, dziewiąty, pilnuj formalności. Tu to troszeczkę, troszeczkę przechodzimy do tego, jak się zabezpieczyć przed nieuczciwymi klientami. Pilnuj formalności, czyli jeżeli masz działalność, to podpisuj z klientem taką umowę o współpracę albo wysyłaj formularz zamówienia. Oczywiście formularz zamówienia możesz znaleźć na to się Jeżeli zapiszesz się na newsletter, to ja tam wysyłam taką paczkę, paczkę przydatnych narzędzi i jest tam m.in. mój formularz zamówienia, którego ja używam, kiedy podpisuję jakąś umowę o współpracy, czy nawet zamiast umowy o współpracy, po prostu wysyłam formularz zamówienia. No i jeżeli, masz, jeżeli nie masz działalności, no to też możesz podpisać z klientem umowę. Może to być umowa o dzieło, czy umowa zlecenia. Oczywiście nawet jeżeli Twój klient jest osobą fizyczną i Ty jesteś osobą fizyczną, to też takie umowy możemy podpisywać. Zawsze pilnujemy tych formalności w, w tych umowach. Niech będą wszystkie dane, zarówno nasze jak i tej drugiej strony NIP, czyli identyfikacja podatkowa i niech będzie też adres. No i oczywiście najważniejsze, na co się umówiliśmy, dokładny w miarę opis tego, na, na co się umówiliśmy, na kiedy, y, jakie będą sposoby płatności, czy to będzie płatność przelewem, czy gotówką, czy płatność w ratach, y, jakieś transze po jakimś etapie wykonania projektu, czy zaliczka, czy, czy płatność po zakończeniu zlecenia. Wszystkie takie rzeczy zaw zawierajmy w umowach i niech te umowy będą podpisane przed rozpoczęciem zlecenia, żebyśmy potem, w razie czego, jeżeli klient się okaże niewypłacalny albo będą, Jakieś problemy, mogli tą umową się gdzieś tam podeprzeć w sądzie czy, czy w jakichś formalnych dochodzeniach, że tak powiem, naszych praw. Następny punkt, dziesiąty, to już przedostatni. Unikaj tych, którzy są niezdecydowani, którzy kręcą, którzy jakoś niejasno się tłumaczą. Jeżeli ktoś szuka pracownika zdalnego, to on powinien wiedzieć od razu, co będziesz dla niego robić? Jak często będziesz dla niego robić to, czego on potrzebuje? Czy to jest jednorazowe zlecenie, czy to jest coś e, takiego stałego i regularnego? I oczywiście, jakie to będą pieniądze. Nie wszyscy klienci są tak do końca zdecydowani. Czasami nie trzeba poradzić, bo czasami też jest tak, że on, klient jest mądry i wie, że jak przychodzi do fachowca, to ten fachowiec może mu coś doradzić. Ale, no, klient powinien wiedzieć, jakie ma pieniądze, jaki ma budżet, co będziesz dla niego robić, a nie kręcić. Jeżeli na samym początku on coś kręci, nie chce ustalić stawki, nie chce ustalić zakresu obowiązków, jakieś obiecuje niejasne prowizje od przyszłych zarobków. I takie tego typu historie, to uciekaj. Jeżeli ten klient boi się formalności, nie chce zawierać umów, nie chce w żaden sposób tej transakcji formalizować, no to też uciekaj. Oczywiście też jest tak, że ustalenia mailowe mogą być wiążące, ale ja wolę podpisywać umowę, wolę mieć to na papierze, więc jeżeli ktoś nie chce podpisać umowy, to też jest dla mnie taka czerwona lampka, mi się zapala, że coś może być nie tak. Ewentualnie, jeżeli to jest fajne zlecenie i chciałby się wziąć, to możesz spróbować wynegocjować zapłatę z góry i wtedy. No, nawet jeżeli ktoś nie chce podpisać umowy, bierzemy pieniądze z góry, rozliczamy się z nich z, z podatku, no i nie ma tutaj problemu. W niektórych branżach się tego nie praktykuje, na przykład w copywritingu to jest rzadkość, żeby brać pieniądze z góry, no ale tak naprawdę, przecież w takim internetowym biznesie to zapłata z góry nie jest niczym dziwnym, bo we wszystkich sklepach internetowych zawsze płacimy z góry, to znaczy jeżeli nie bierzemy pobrania, ale zwykle płacimy z góry za zakupy, nie jest to nic niezwykłego, więc. Tak, de facto klienci też są przyzwyczajeni do tego, że płaci się z góry za niektóre rzeczy, tylko za usługi jakoś nie chcą, więc może udać się wynegocjować zapłatę z góry. Jeżeli nie, a klient jest niezdecydowany, jakiś taki jakoś niejasno kręci, coś kombinuje, coś tłumaczy, czegoś tam nie chce, no to uważaj na takiego człowieka, na takiego klienta, bo mogą z nim być jakieś problemy, może być więcej problemów niż pożytku. I jedenasty punkt. Unikaj tych, którzy chcą za bardzo zbić cenę. No bo tak, jeżeli ktoś jedzie na przykład do warsztatu samochodowego i chce naprawić coś w swoim aucie i słyszy cenę powiedzmy 600 zł, no to nie mówi mechanikowi, że on może dać najwyżej 200. To, to znaczy, oczywiście, na pewno są tacy, którzy mówią, ale nikt normalny tak nie powie, bo przecież jest tak, że jakieś części kosztują, praca kosztuje i tak więc no, no nikt nie chce zbić ceny nigdy tak bardzo, bo wiadomo, że te ceny też z księżyca raczej nie są. A jeżeli jesteś freelancerem, pracujesz zdalnie i świadczysz jakieś usługi, na przykład piszesz teksty i mówisz, że za tekst bierzesz 100 zł, a ktoś ci mówi, nie, ja mogę dać najwyżej 20, no to też wiadomo, że to nie jest człowiek rozsądny. I raczej takiego klienta też. No, dziękuję mu za, za współpracę, bo y, wiem, że są tacy, których nie stać na moje usługi. Jeżeli ich nie stać na moje usługi, to nie namawiam ich, niech idą gdzieś indziej, gdzie dostaną to, czego szukają za niższą cenę. Bo ja nie chcę obniżać moich cen aż tak bardzo i moich stawek aż tak bardzo, bo potem się okaże, że z polecenia od tego klienta przyjdzie inny klient, który będzie chciał to samo zrobić za te same pieniądze, którym, które zaoferowałam tam temu. No i tak dalej, i tak dalej. Może się okazać, że będzie przyjdzie inny klient, który chciałby Ci zapłacić. Tyle, ile Ty byś chciał, czyli te 100 zł zamiast 20, ale Ty nie będziesz miał wtedy wolnych mocy przerobowej, bo będziesz pracował za te 20 zł dla tamtego klienta. Także to się raczej nie opłaca, nie ma co zbijać cen za bardzo, trzeba też trzymać się jakiegoś, jakiegoś poziomu, który sobie ustaliliśmy. Bo z drugiej strony też dajemy klientowi taki sygnał, że jeżeli ja chciałam za coś 100 zł, a potem się godzę na 20, to ta moja cena 100 zł właśnie była z księżyca i ta usługa nie była warta 100 zł, bo zgodziłam się ją ostatecznie zrobić za 20. Także nie zbijamy cen, ale też unikamy klientów, którzy chcą taką cenę tak bardzo zbić, bo zwykle oni nie mają pojęcia, ile pracy to wymaga. Nie stać ich na zapłacenie tego, co chcemy, i nawet jeżeli on się zgodzi, żeby mi zapłacić te 100 złotych ostatecznie, to też może być potem problem, bo może się potem okazać, że będzie niezadowolony, że będzie kręcił albo ostatecznie nie będzie chciał zapłacić, więc też uczulam przed takimi ludźmi, przed takimi klientami, może nie zdarzy się to jakoś rzadko, jakoś, jakoś często, ale no uczulam. I to już są chyba wszystkie wskazówki, jeżeli chodzi o szukanie pracy zdalnej, czy, czy pracy w domu, innymi słowy mówiąc, stali czytelnicy mojego bloga to się opłaca i słuchacze podcastu. Myślę, że już wiedzą, że naprawdę można znaleźć normalną pracę w domu, że nie będzie to oglądanie reklam, czy wypełnianie ankiet, za które zwykle y, można zarobić jakieś grosze, naprawdę grosze. Bo kluczem do znalezienia takiej pracy w domu są dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest uświadomienie sobie, że prawdopodobnie nie będziemy mieć jednego pracodawcy, który zapewni nam tyle roboty, że będziemy mogli się z tego utrzymać. Raczej trzeba się nastawić na poszukiwanie wielu klientów, wielu zleceń, i dopiero te wiele, to wielu zleceń złoży nam się w pracę, która da nam sensowne przychody, czyli nie jeden pracodawca, a wielu klientów i wiele zleceń złożonych do kupy. A po drugie, najważniejsze w szukaniu pracy zdalnej jest uświadomienie sobie, że jest na pewno jakaś rzecz, którą robimy szczególnie dobrze. Że mamy jakieś umiejętności i musimy szukać takich umiejętności, za które ktoś chciałby nam zapłacić. Czy umiesz dobrze pisać, czy umiesz dobrze projektować, czy znasz się na montażu filmów, czy dźwięku, czy może dobrze ogarniasz różne tematy i może sprawdzisz się jako wirtualna asystentka. Jest naprawdę bardzo dużo pracy zdalnej na polskim rynku, ale jest to praca dla specjalistów, jest to praca dla osób, które umieją coś konkretnego. A nie dla tych, którzy nie wiedzą co będą robić, nie wiedzą co umieją, chcą jedynie pracować w domu. Szukając pracy w domu, haśle praca w domu, nie znajdziemy niczego konkretnego. Musimy szukać po kluczu umiejętności, wiedzieć jakie mamy umiejętności, jak te umiejętności można wykorzystać i kto za te umiejętności będzie chciał zapłacić. Po więcej informacji o pracy w domu zapraszam na mój blog tosieoplaca.pl, gdzie znajdziesz jakieś myślę że z 200 artykułów na ten temat. No i oczywiście zapraszam też do słuchania kolejnych odcinków podcastu, bo temat pracy z zdalnej będzie się jeszcze wielokrotnie pojawiał, a dzisiaj już dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.